Witam Was, moi drodzy, w kolejnej odsłonie City Skyline. Dzisiaj zajmiemy się zabudową tej dzielnicy. Możliwe, że się uda nawet w całości to zrobić. Pokażę Wam troszeczkę zmian, wprowadziłem. Tak, to jest dworzec kolejowy. Tak, to jest dworzec autobusowy. Wyłączony powinien być. Wyłączony z użycia. I ty też na razie wyłączony z użycia. Dobra. I już Wam powiem dlaczego. Wcześniej mieliśmy to zabudowane do góry. Tutaj powstanie jednak, ktoś mi tam doradził w komentarzu, żeby zrobić wewnętrzną linię osobno, a z zewnątrz pociągi, żeby jeździły osobno. Tak, to prawda, te pociągi później się korkują, robią różne cuda na kiju. To faktycznie może, no może się źle skończyć i prawdopodobnie i tak będzie z tym niezły kłopot. Więc żeby tego uniknąć, zrobiłem coś takiego. Tutaj będą dwa takie przedziały torowe, poświęcone po prostu tym zewnętrznym kolejom, a ten jeden będzie obsługiwał wewnętrzną kolej. Chyba że nam się kolej rozwinie, to możemy to w każdej chwili zamienić. Jaki budynek znowu spłonął? O co chodzi? Co się stało? Gdzie? Coś spłonęło. Cały czas coś się... O, tutaj się jara. Co się... Przecież tutaj mają straż. To dlaczego to... Aha, macie, ale tutaj nie sięga, tak? No to bym tak powiedział, że niedobrze troszkę. I takie coś. No teraz sięga trochę dalej. Dobra, w takim razie zróbmy to jeszcze... Tutaj była remiza, no to zróbmy ją, powiedzmy, tutaj. Co tutaj się dzieje? No a ludzi nie ma. Musimy szybko tutaj zareagować, bo szybko, szybko. Metro będzie potrzebne. Pociąg, metro. Zaraz wejdziemy, tam będziemy zabudowywali, ale potrzebne jest metro i to na grandę. Ja bym zrobił to tutaj, zrobię to metro następnie gdzieś, aha, tutaj, też by mi w sumie odpowiadało i żeby tutaj jeszcze mógł, o, tak o dojechać. Teraz będę potrzebował przeprowadzić tunel. No to będziemy dzisiaj mieli troszeczkę więcej zadań niż tylko jedno. Tak trochę jakbyś dał mi, o, bardziej wypukły ten zakręt. I tutaj zrobimy coś takiego. I tutaj... Nie, nie, nie. Wiesz co... To jednak weź to, usuń i to też, tutaj daj troszkę bardziej, aha, i dobra, to ja spróbuję z tej strony, nie za mocno, teraz go wygiąłem. Czekajcie, no chwila. No ale ja troszkę chcę. Troszkę. Czekajcie, a jakbym to powyłączał? O, właśnie, o. Dobra, pasuje mi, pasuje, bardzo pasuje.
Dobra, powiedzmy, że to mamy. Teraz tak, tutaj na pewno będzie stacja metra. Na pewno. Nie, ale stację metra to ja będę potrzebował. Dobra, z tej strony zrobię stację metra. Ale czemu tu? A tutaj czemu nie tu? Kurde, tak bliżej narożnika. Dobra. Nie będę tutaj wybrzydzał. Nie będę za mocno wybrzydzał. Miało metro być tu. Nie dałem tu, więc teraz no, trzeba kombinować. No i właśnie. Znowu budynek spłonął. No bez jaj. Co tutaj jest grane? Czekaj. No dobrze, no jest spalony. No i co z tego, że jest spalony? Kurde, nie wiem. Co za ludzie? No weźcie, dzwońcie po straż, no. No przecież jak to tak? Teraz muszę tutaj taki zrobić chamski zakręt. Metro mi chyba wybaczy, nie? Że tutaj coś takiego będę próbował robić. A tutaj zrobimy coś takiego. A w przyszłości może się to przydać. Ale co? Aha, to tam było zbyt strome, a tutaj już nie jest zbyt strome. No bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, dobra. Ale w ogóle to tak pofalował. No ja wiem, że musisz zejść, ale... Aż tak? No dobra. W ogóle dziwna jest metoda budowania, powiem wam. Ja to sobie troszeczkę tak zrobię po mojemu, żeby było. Mam nadzieję, że to rozumicie. Okej. Takie coś. Tutaj bym chciał, żebyś ty poszedł trochę do góry. Ty też, żebyś trochę do góry, kolego. Do góry. To też do góry. I to też do góry. Dobrze. No i tutaj to już tak jest łagodniej, dobra. No ja wiem, że jak jest dno rzeki, to musi pod dnem rzeki, ale czasami przesadzają, żeby tak od razu, tak radykalnie schodzić. Dobra, i tutaj, żeby postawić dalej metro, będzie na pewno potrzeba. Byśmy musieli tutaj zacząć wpasowywać kilka rzeczy. Co ja bym tutaj chciał? Co ja bym widział? W ogóle to ja mam na myśli tutaj stadion i takie coś bym chciał, aby tutaj było przy tej stacji. Na razie tam nie będę kasował. Zobaczymy, co tutaj się w ogóle wydarzy. Dobra, i teraz tak, takie coś bym chciał tutaj. Czy tak? Tak, tak. Tak. Dobra, daj tak. Daj tak. Spokojnie. Teraz tak. Zo. Zo bym chciał, żeby było tutaj. O, przy tej uliczce. Teraz pytanie. Albo nie. Zo zrobimy z tej strony. Nie, tutaj to będzie za bardzo z tym storowiskiem się gryzło, ale tutaj uliczkę możemy jak najbardziej usunąć. Tutaj już zrobimy ściechę za chwilę, więc może być. Co ja bym tutaj jeszcze chciał? Chciałbym tutaj Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tutaj jest jakiś inny stadion. Nie wiem, o co chodzi z tym stadionem.
i to chyba będzie już przerost formy nad treścią, ale taka katedra obfitości, no byłaby tutaj, nie? No, ja ją tutaj w sumie bym chciał. Kurczę. Pasowałoby mieć tutaj taką katedrę. Czy ona by pasowała tutaj na przykład, tak jakby ją zrobił? Czy nawet zrobić tutaj tak, żeby dać uliczkę, ale to już taką ładniejszą, kochany, to już tam nie z byle czego. Okej. I teraz. O. O, coś takiego ja bym chciał, ale w takim razie, w takim układzie, to, jeżeli damy radę, to przenieśmy o jeden w bok. Tutaj są jakieś wygrane, przegrane, dotacje moje, tak? Cena biletu. Okej. I teraz. Transport publiczny dostępny jest nieodpłatnie w dniach rozrywek piłkarskich, co ułatwia kibicom dotarcie na stadion. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zatrudni pracowników ochrony do poprawy bezpieczeństwa terenów wokół stadionu, aby zapewnić niski poziom przestępczości. Na tydzień 5 stówek trzeba będzie bulić. Tam na razie wyłączam. I tutaj jest środki przeznaczone na szkolenie młodzieży, zwiększają szansę na wygraną drużynę. Dotyczy wszystkich stadionów. Koszt utrzymania wynosi 9 tysięcy tygodniowo za stadion. W sumie czemu nie? Dobra, ale. No, tam 32 i tam koszulka. Dobra, niech będzie. Wiecie co, ja mam takie barwy, na czarnym tle mam biały napis. No to ja będę za tym, żeby tu była czarna koszulka. Jeżeli wy macie jakieś inne zdanie, proszę bardzo, komentarze są od tego, żeby tam wyrazić swoje zdanie. Ja na pewno to przeczytam i na pewno się do tego odniosę. Zawsze tak robię, więc nie ma problemu. I teraz tak. Teraz tak, to mamy tutaj. Nie wiem, czy tutaj nie za blisko to zrobiłem. Możliwe, bardzo możliwe. Ale teraz się o tym nie przekonamy. Tutaj oczywiście dróżkę od razu otworzymy. Tak, tutaj tak. Tutaj autobus także puścimy. Ten autobus będzie gnał. Tędy, tędy, tędy. Tutaj będzie zabudowane z tej strony. Miałem nadzieję, że to będzie, że to będą raczej tematy blokowe, budynki po prostu. Tutaj będzie dzielnica handlowa. Tak sobie to wymarzyłem, wymyśliłem, ale czy to będzie miało sens? Nie wiem. Co tutaj się dzieje? Okej. A tobie co się stało? Ty, patrzcie, tutaj fajne rzeczy są. O kurde. Pa, niedźwiadek se chodzi. Zniknął. Ty, zniknął niedźwiadek. Ale fajne. O. A, to jakieś dzieciaki. Ej, czemu uciekacie? Halo. Matko Boska, uciekli. No dobra. A, bo prądu tutaj nie ma. Nie ma prądu. Nie ma prądu, dlatego te ble, 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 wystarczającej ilości prądu. Dobrze. Okej. Ale my tutaj na razie budujemy. Tak? Budujemy. Więc my tutaj. A ty. Aha, prądu też nie masz. Aha, masz, tylko tutaj masz zawieszone. Aha.
Dobra, rozumiem, rozumiem, wiem o co chodzi. Okej. Edukacja nie. Dobra, i teraz tak. Szukam jakiegoś ciekawego statua zakupów, plac zmarłych. Nie, chyba nie o coś takiego mi chodziło. Przyjazny sąsiedzki park, fontanna życia i śmierci. Pokażę, jak to wygląda. Fontanna życia i śmierci, no bez jaj. Dobra, postawimy mi na zakręcie tramwaju, nie? Przyjazny park, dobra. Tu przyjazny park. Okej, no i spoko, tak? Dlaczego nie? Kurde. I wieża transportowa. Czy tą wieżyczkę ja bym dał radę? A od czego ty w ogóle jesteś, wieżyczko? Wieża transportowa to duży budynek biurowy przeznaczony dla przedsiębiorstw transportu publicznego. O. Wymóg do wybudowania kosmicznej windy. A tu jest centrum handlowe, ale gdzieś je chyba mam i nie. Dobra. W sumie to ja mógłbym z tą wieżą tutaj podziałać. No prawda to jest, czy nie? Czy ta wieża mogłaby tutaj na przykład. Nie, nie mogłaby. Za mało miejsca, nie? No. Tak, pokaż. Pokaż. A jak ja bym tak ciebie zrobił? To co byś powiedział? No normalnie. Dobra, nie jest normalnie. Okej, ale powiem wam, że mógłbym zrobić jeszcze takie coś. O, tutaj mówitem to ustawić. O, w taki sposób. Ty, patrz. No trochę tutaj jest na chodniku, ale jest, jest. Albo mógłbym zrobić jeszcze tak, że poczekaj, to na chwilę nie. I tak, na przykład ciebie bym dał tutaj, a ciebie bym dał tutaj, albo wiesz co, nawet tutaj bym tylko ciebie dał. Tutaj bym puścił uliczkę taką z drzewkami. O tutaj. Co? Okej. I teraz możemy przenieść zoo z powrotem. Coś tutaj nakręciłem, coś namotałem. Co ja namotałem? Ja chcę cię po prostu przenieść. Tak. Albo nawet, kochany, tutaj. Co ty na to byś powiedział? Tutaj? Takie coś? Mogłoby być. No, tak wygląda to całkiem smacznie. No, byłoby. Ładny budynek, elegancki. Tutaj tyłem stoi oczywiście do tego, ale to jest umyślnie, bo to chodzi teraz o to, żeby poprzenosić tych pieszych. I teraz damy tutaj pieszych,
O, niech sobie chodzą tutaj. I niech sobie chodzą tędy. O tam. Nie? I tutaj by sobie jeszcze przechodzili. Nie, czekaj. Jakbym zrobił coś takiego, że. Poczekaj. Tutaj damy coś takiego i damy. O co chodzi? No, daj tak, na przykład i tak. Aha, nie. Czekaj, bo może o to chodzi, że za nisko. Dobra, rozumiem. Dobra, wiem o co chodzi. Okej. Tutaj mają takie spadziszcze, a tutaj damy im taki chodnik. Okej. A tutaj zrobimy spadziszcze. No tam na trzech się zmieściłeś, a tutaj co? Nie. Nie, bo nie. Dobra. A gdybym ja ciebie jeszcze dał tak. I potem tak, nie? Nie, bo ty tutaj. Nie, już nie. Aha, rozumiem. No. No dobra, no. Okej. Czyli damy ciebie. O, tutaj. A tutaj damy tak. Ale chwila, moment, no przecież jeszcze jest tam, a ja mam powyłączane. No przecież jest wszystko wyłączone, o co chodzi? Dobra, jeszcze inaczej. Wiecie co, ja zrobię to tak. Tutaj zrobię po prostu alejkę. Okej. I stąd. Tak. Aha, rozumiem. No to w takim razie jeszcze raz. To i tutaj na dół. Okej. To muszę oczywiście ręcznie, no bo dlaczego by nie? Okej. Chyba mam wrażenie, że sobie poradzą, że chyba sobie poradzą, więc zostawię im to tak jak jest. Tutaj będzie jeździł cały czas tramwaj. Tutaj będzie pętla autobusowa, tutaj jest stadion i też zaczynam się już powoli zastanawiać, czy. Oj, przepraszam, no tutaj kliknąłem. Czy ten stadion nie warto by było przesunąć, ale tak. No, mogłoby być, powiem. Tak. I oni wtedy stąd będą wychodzili. Nawet możliwe, żebyśmy dali tutaj jednokierunkową ulicę. Dobra, inaczej. Inaczej. Inaczej, inaczej, inaczej. Wiecie co? Na chwilę. Dosłownie na chwilę przeniesiemy to sobie tutaj i tutaj zrobimy dwie rzeczy. Tak. Tędy mógłby tramwaj wjeżdżać, tak? Mógłby. Czyli zrobimy przyszłościowo bardzo tramwaj.
To jest tor tramwajowy. Weź tutaj, daj normalnie wszystko, nie świruj. Aha, to dopiero tutaj dasz. A czemu to tak? No, trochę daleko, no. Dlaczego tak? Kurde. O, właśnie o to mi chodziło. Bardziej. No, bardziej o to, właśnie o to, tak jest. I teraz będę chciał jeszcze raz poprowadzić drogę, ale już jednokierunkowo. Tam też będzie jednokierunkowa, tylko za chwilę. Tak. I tutaj damy oczywiście jednokierunkowo. Tak. I jeżeli uda się, to byśmy tutaj dziabnęli chodnikiem. Chodnikiem. No, może być, powiem wam. Powiem wam, że widzę tutaj jakiś potencjał. Tak. Że to miejsce ma tę moc. Kurde, no. Ej, no zrobił się. Dobra, tylko teraz tak. To byś wyrównał na przykład z tym. To też byś wyrównał z tym, tak? Dobrze, dobrze. I tak. Nie, nie, tak. Okej. Ładnie. Ej, to ja zrobiłem? No, ja wam powiem, że nie wiedziałem, że to tak fajnie wyjdzie. Znaczy, trochę się jakby nie spodziewałem, że aż taki efekt będzie. A mi się to podoba. Nie wiem dlaczego, ale podoba mi się. Kurde. Te parki jednak wylecą stąd. Ty byś mógł być w sumie. Tylko wiesz co, kolego? Ty będziesz, powiedzmy tak tutaj. Park życia i śmierci, tak? Czy tutaj, czekaj. O, tak tylko. Pokaż. Aha. Nie, no dobra, spoko i niech tak jest. I tutaj także zrobimy te ścieżki. Taki ala park zrobimy z tego jeszcze. Jeszcze dodatkowo. Nie? Tutaj z tego, co mnie jest wiadome, gdzieś to pamiętam, widziałem, że to można łączyć. A zróbmy troszeczkę tak tutaj na przekór przygodzie. O, niech sobie tutaj tak oto będzie. Ta choinka jest tutaj fajna teraz. No ta choinka już mniej jest tutaj fajna, bo ona tam jakoś średnio. I tak. Mówisz, że coś takiego, tak? Ale ja bym jednak chciał, żebyś ty się przyczepiał. O, i teraz byś zrobił tak. I byś zrobił, rozumisz? Tak. Czy to ma sens? Ja nie wiem, mi się naprawdę podoba, ale weźcie, powiedzcie coś w komentarzach tam, czy to fajnie, czy to źle.
cokolwiek, tak? Wtedy będę może wiedział, jak to dalej prądzić i działać tutaj. Pokaż mi teraz wyrównywanie terenu. Aha, rozumiem. Tak, no nie mogę tego tak tutaj dokładnie wyrównać, ale powiem wam, nie chcę tego niszczyć, kurde, i no byłbym, powiem wam, troszeczkę nieszczęśliwy, jakbym musiał coś takiego tutaj teraz robić, więc chciałbym tego nie robić. Dobra. Interesowałyby mnie jakieś kwiatki. Gdzie to znajdę? Gdzie to jest? O, tutaj są jakieś kwiatki. No powiem tak. Wielkich tutaj wyborów nie mamy. Tu mamy kamienie, tu mamy kwiatki. Drzewko, kwiatek. Dobra, okej. No to zróbmy w taki sposób. Aha, to takie dupnie, Matko Boska. I co, i nie ma innych kwiatków? To takie troszeczkę dziwne. O, i se choinkę postawię. O, święta będą. Da, można, można. Ty, no, nie wiem, no nie mam innych kwiatków. Kurde, teraz by się przydały, powiem szczerze. O. Nadrobimy to co tam pokasowałem, nie? Tych drzew tutaj troszeczkę się wycięło. No, mogłoby być. O, drzewko, drzewko, drzewko. I tutaj tak samo. A tutaj tak zrobimy trochę gęściej, niech będzie. O, dobra. Tutaj jest tak bardziej równo, ale tak rzadziej. A tutaj jest tak więcej i powiem wam, że ten temat mi się bardziej podoba. Chyba zostanę ekologiem. Dobra. Zostanę ekologiem. Normalnie. Teraz tak, tu mamy metro, tu mamy te tematy. Albo tutaj to może nie będę sadził tyle drzewek. Tutaj zrobimy, żeby ta strefa była strefą handlową. Handlóweczka. Tutaj nie powstanie nic. Tutaj odrobiny handlóweczki nam nie zaszkodzi. No i tutaj oczywiście będzie strefa handlowa. O, coś takiego. Tutaj zrobimy, żeby się podłączyło. Nawet. Tutaj zrobimy strefę mieszkalną. Okej. I teraz ja bym chciał, żeby zaraz tutaj z tej strony były biura, żeby z tej strony były biura. To powinno mi troszeczkę zamortyzować hałas, z tego co pamiętam. I na tym by mi zależało. Tak to będzie mniej więcej się prezentować. Za chwilę tutaj będzie prąd. No, bo tutaj muszą się wybudować.
Budujcie, budujcie, buduj, budujemy, budujemy, budujemy. To nawet tak coś nie pomoże. Dobra. Może. Nie, no nie pomoże. Musiałbym tych wózków używać, a tak na chwilę to też mi się nie bardzo podoba. Takie cudo. Aha, rozumiem. Rozumiem, rozumiem. No kurczę, gdzieś muszę to umieścić, tylko tak nie bardzo mi to pasuje. Tutaj nie, tam nie. Tam też nie. Dobra, okej. Użyję tych wózków. Okej, mają już... Prąd jest, dobra, jest, dobra. Dobra. Nie możecie narzekać. Teraz w budżecie wam troszeczkę podkręcę na prądzik. Tak, do 55%. Proszę bardzo. Woda. Proszę bardzo. Żeby nie było, że żałuję. Proszę bardzo, proszę sobie używać dowoli. No i tutaj bym tak to widział. Tutaj wybudujemy, jakby ktoś chciał wiedzieć, od razu powiem, pętlę. Tylko pytanie, czy to mi pozwoli zrobić tą pętlę. Zaraz, gdzie to jest, gdzie to było? Okej. I teraz zrobimy coś takiego. Kurde, tyle to żeście ze mną jeszcze nie budowali tutaj w Cityskach, co? Tak. Teraz zrobimy tak. O. A tutaj zrobimy tak, ło. Tylko weź tam się wygnij. No, i teraz ktoś powie, ale ci wyszło jajo. Wyszło ci jajo, tak. Ale to moje jajo. W końcu coś wyszło. Cokolwiek. No. A nawet teraz wpadłem na pomysł, że tam wejdę tam z tym. Wiecie z czym? Z chodnikiem. Tutaj chodnik zrobimy. Jeszcze. A więc. Tak. Zrób po prostu stąd dotąd. Coś takiego. Następnie wygnij. O tak. Tak. Coś w ten deseń właśnie chciałem. Tam ta wieża mi przeszkadza, nie mogę tak sobie podejść, jakbym chciał. O, właśnie, tu. I teraz tak. Ciebie damy tutaj. O, będziesz fajnym takim rekwizytem. Tego nie o to mi chodziło. O, bardziej o to. I tutaj damy po całości chodnik. Nawet tutaj też.
po całości. Tutaj także damy po całości. No i niestety tutaj także damy po całości. Tak. I to by było, to by chciało być. No i dobrze. I już w następnym odcinku będziemy mogli robić ten. Będziemy mogli tutaj, myślę, już robić linię tramwajową, tak? Z tej strony poprowadzimy jedną linię. Druga będzie musiała tutaj przebiegać aż gdzieś tutaj. Bo chciałbym koło tego stadionu, żeby tutaj jeździło koło tego zoo. Przede wszystkim. Co tam się w ogóle wydarzyło? O co tu chodzi? Aha, nagromadzenie śmieci. Super. Super. Wiecie co? Tutaj zrobię bardzo mocno tymczasowo spalarnię śmieci. Gdybym o niej zapomniał, powiedzcie mi po prostu o tym. Tak jest. Tak. Dobra. Popatrzcie, jak to wygląda. Ja to już włączam. Wewnętrzny, kiedy będzie, to będzie odcinek kolejowy. Tam zrobimy go tutaj, tam na tamtą dzielnicę mieszkalną także. Tutaj będzie nam potrzebny kwadrat do wykupienia oczywiście. Tutaj też musimy pokupować. Mamy naprawdę co budować, co robić. Jeżeli chodzi o metro, doprowadzimy je w następnym odcinku albo w jeszcze następnym gdzieś tutaj, bo tutaj już będzie jakieś metro mogło sobie śmigać, tak sobie myślę. I autobusy, nie? Stąd już poprowadzimy. Myślę, że to troszeczkę pozmieniamy. Zrobimy taki odcinek o tym, jak zmieniamy tutaj te linie wszystkie, no bo no, będzie trzeba po prostu, tak? Dobra, ty na razie jesteś wyłączony. No na razie to funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. Dzięki za oglądanie, że byliście. Dziękuję wam za łapki, dziękuję za subskrypcje, witam nowych subskrybentów. Będę starał się wyjść wam naprzeciw, o ile oczywiście dacie mi szansę, bo najlepszą formą jest rozmowa o tym w komentarzach. Powiedzcie, co sądzicie, krótko, może być w dwóch, trzech słowach, nie musicie się rozpisywać. To na razie, do następnego odcinka, hej.